755 cm sześciennych, 92 konie, 75 Nm, 208 kg wagi. Wskrzeszenie kolejnej legendy wskrzeszenie przez Hondę, bo ostatnio mieliśmy wskrzeszenie Horneta, którego film oczywiście znajdziecie na kanale i zapraszam Was go do obejrzenia. I oto Honda Hornet, Transalp 750. Czy tak naprawdę Hornet 750 w owiewkach i na wyższym zawieszeniu? O tym dowiecie się z tego filmu. Zapraszam. Cześć, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam kolejny motocykl ze stajni Hondy. Tym razem Honda Transalp, nowiutka Honda Transalp na 2023 rok. Nowy model, wskrzeszenie kolejnej legendy, tak jak Wam powiedziałem we wstępie. Ogólnie rzecz biorąc, dużo marek bawi się teraz we wskrzeszanie legend. Mamy różne motocykle, które kiedyś były na rynku, z jakiegoś powodu zniknęły, teraz znowu wracają. Dużo marek też z kolei bawi się w taką rzecz, że robią jedną platformę i wykorzystują ją do wielu motocykli. Honda jest tym mistrzem, chociażby z silnikami 500, z ramami od silników 500, tych dwucylindrowych. Natomiast tutaj robią kolejny krok w tą samą stronę, bo mamy silnik z Horneta, tego nowego. Mamy, z tego co widzę i dobrze mi się wydaje, mamy ramę. Jak jest ze skrzynią, tego do końca nie wiem i skąd jest moje zastanowienie nad skrzynią, dowiecie się w dalszej części filmu, dlaczego się w ogóle nad tym zastanawiam. Natomiast, jaki w ogóle jest ten motocykl? Moi drodzy, przede wszystkim jest to motocykl bardzo, bardzo wygodny. Mam to szczęście, że dostałem go z obniżoną kanapą, więc dla mnie było to jak gdyby luksusowo, bo jak wiecie, ja nie jestem zbyt wysoki, 1,75 m wzrostu. W większości przypadków na tego typu motocyklach drobię na paluszkach, czasami muszę drobić jedną nogą. Tutaj mogłem na palcach, co prawda, ale obydwie stopy mieć na ziemi. Dla mnie mega wzrost komfortu, jeżeli chodzi o jazdę, jazdę po mieście, przemieszczanie się po różnych lokalizacjach, tam gdzie muszę często się zatrzymać, gdzieś się przeparkować, przeprowadzić. Tak jak dzisiaj, nawet jeździłem sobie po okolicach jakichś takich wiejskich. No i co? No dobra, droga mi się skończyła, muszę zawrócić, no to nie muszę siadać, dźwigać tego sprzętu, tylko sobie na paluszkach wydrobiłem, pojechałem dalej. Rewelacja. To samo miałem z GSM 850, wersja Adventure, jak dostałem go z obniżoną kanapą, jakby luksusowo. Natomiast opowiadajmy dalej o Hondzie. I czemu się przejęzyczyłem? Celowo się przejęzyczyłem, że to jest Honda Hornet. A no bo moi drodzy, jest silnik z Horneta. No przynajmniej ta sama pojemność. W katalogu różni się tam po przecinku mocą, różni się po też niewielki sposób emisją spalin. I tu pojawia się moje największe zastanowienie. Czy to jest kwestia zmian w skrzyni? Czy to jest kwestia tego, że w tym silniku rzeczywiście coś zmieniono, bo niestety nie dostałem takich informacji? Czy być może jest to kwestia tylko i wyłącznie tego, że to jest motocykl z owiewką? Ale jeżdżąc tym motocyklem, przynajmniej w tej początkowej fazie, miałem wrażenie, że on ma z 15-20 koni mniej niż Hornet. Nie to, że był jakiś specjalnie wolny, ale tak trochę bardziej ospale do wszystkiego się zbierał. Czemu zastanawiam się, czy to nie jest aerodynamika? Bo ostatnimi czasy głównie jeżdżę kedami i
Na Nakedzie macie ten pęd wiatru od razu, możecie zupełnie inaczej odczuwać. Tutaj ten motocykl jest w pełni zabudowany. Poza tym, że macie dużą czaszę, to tu nie ma żadnych prześwitów, nie ma żadnych przelotów, żeby powietrze tędy przelatywało do Was. To jest wszystko zabudowane, macie w pełni obudowane nogi, obudowany korpus. Naprawdę, przy tak upalnych dniach, jak mamy ostatnio, gdzieś się nawet zanosi na jakąś lekką burzę, albo i nie lekką, czuć duchotę, czuć, że to wszystko Was izoluje od pędu powietrza. Oczywiście szyba jest jak dla mnie zawsze. Ja zawsze mam za wysoką szybę i wszystko dostaję centralnie w szybę, chociaż jest i tak lepiej niż w Yamaha Tracer 700 z tą podwyższaną szybą. Odnosiłem przez bardzo dużą część testu, że ten motocykl jest bardziej ospały, że z niego trzeba dużo bardziej szarpać garścią, żeby on jechał podobnie do Horneta. I tak jak mówię, nie mam pewności, czy tu coś w silniku pozmieniano, czy coś pozmieniano w skrzyni, czy to tylko kwestia aerodynamiki i moich jakichś prywatnych, subiektywnych odczuć. Natomiast charakter Horneta na pewno nie został tutaj zachowany, jeżeli chodzi o reakcję silnika, jeżeli chodzi o reakcję na dodawanie gazu, ogólne zachowanie motocykla. Ale cała reszta, jak się ma cała reszta, no bo silnik no ma te 90 parę koni, da radę nim jeździć powyżej prędkości dopuszczalnych w tym kraju, da radę nim jeździć normalnie z prędkościami w tym kraju dopuszczalnymi i wtedy jest też dosyć ekonomicznym motocyklem, bo dopóki nie wypuścicie się na autostradę, którą spokojnie tym motocyklem możecie przemierzać, ale dopóki się nie wybierzecie na autostradę, jedziecie sobie w miarę spokojnie, normalnie w okolicach prędkości przepisowych, to ten motocykl zadowala się spalaniem rzędu 4,2, 4,3. Oczywiście wskazania komutera pokładowego. No jak jeździcie trochę dynamicznie, to 4,5, 4,6. To nie są duże ilości paliwa. Natomiast jeżeli już stwierdzicie, wyjeżdżam na autostradę, muszę trochę nadgonić, muszę trochę podgonić, no to przygotujcie się, że spalicie znacznie więcej paliwa, bo bardzo szybko motocykl zaczyna się zbliżać do średniego spalania na poziomie około 6 litrów. Tam niecałe 6,5, 7, 5, 8. Przy 16-litrowym zbiorniku nie jest to aż tak bardzo obciążające, bo i tak ten zasięg macie dosyć duży, natomiast ewidentnie motocykl jest skonstruowany pod jazdę drogami bocznymi. Jest to skonstruowany zawieszeniem, że macie sobie spokojnie jechać, jak się skończy asfalt, macie się tym nie przejmować i rzeczywiście możecie się tym nie przejmować. Ja oczywiście nie jestem miejscem terenowym, w niejednym filmie to mówiłem, w niejednym filmie to podkreślałem. Ja w terenie czuję się średnio, czuję się słabo, nie mam tam umiejętności, żeby się poruszać. Natomiast zdarza mi się z tego twardego asfaltu na drogę szutrową zjechać i tutaj tym motocyklem możecie tam spokojnie jechać bez najmniejszego problemu. Macie nawet w tych wszystkich trybach, które tutaj są pracy, macie specjalny tryb, do tego on się nazywa Gravel. Tam też wyłącza się ABS chyba któregoś z kół, jak dobrze pamiętam, no i oczywiście tam reszta innych rzeczy, która w terenie jest przydatna. Zawieszenie jest wygodne, jest komfortowe, nie jest bujające. Naprawdę, w jedną osobę z tym kompletem kufrów jeździło mi się znakomicie. Nie miałem ich załadowanych na full, nie miałem okazji jeździć z pasażerami, więc tutaj Wam nie opowiem, jak to konkretnie się ma. Natomiast zawieszenie działa naprawdę rewelacyjnie. Jest bez regulacji, ale jest komfortowe, możecie spokojnie też śmigać nim po zakrętach, nie ma czegoś takiego, że ten motocykl, nie wiem, gdzieś Wam ucieka, gdzieś płynie, cokolwiek. Pomimo to, że macie 21-calowe koło z przodu i 18, dosyć wąskie koło, moim zdaniem ten motocykl prowadzi się, przynajmniej dla mnie i w moich odczuciach, chociaż Afryką jeździłem dawno, dużo lepiej od Afryki. Czy lepiej od GS-a 850? Ciężko mi powiedzieć, na pewno GS był bardziej agresywny. Czy lepiej od Triumfa Tigera 900? Bo to jak gdyby zbliżone moce, dlatego okolice tych motocykli Wam podaję. Też ciężko powiedzieć, natomiast i Triumph Tiger, i GS były dużo bardziej agresywnymi motocyklami, jeżeli chodzi o oddawanie mocy. Ten jest dużo spokojniejszy, temu jest bliżej do osiołka, ale nadal nie jest nudny. I tak jak mówię, zawieszenie, rewelacja. Hamulce, rewelacja. Spokojnie, wystarczające do tej masy motocykla, do masy mojej, która nie jest mała. Nie wiem, jak będzie z pasażerem i z kuframi, natomiast wystarcza. Normalnie, dobrze dozowalne hamulce, możecie spokojnie hamować, możecie im zaufać. Nawet jeżeli coś się dzieje w ostatniej chwili, bez najmniejszego problemu, ściskacie, hamujecie i zatrzymujecie się tam, gdzie chcieliście się zatrzymać. Moim zdaniem duży plus za hamulce. Oczywiście motocykl się dosyć mocno przynurkuje, no bo na tak wysokim zawieszeniu będzie to naturalne. Natomiast bez najmniejszego problemu hamuje i przód, i tył, jakie połączycie, rewelacja.
Poleciałem szybciusieńko. Słuchajcie, moi drodzy, możecie w tym motocyklu też sobie sterować mapami silnika. Co prawda nie zmieniają one Wam nic w zawieszeniu, bo zawieszenie macie bez regulacji. Przynajmniej z przodu, z tyłu podejrzewam, że jest jakaś delikatna regulacja. Co mi się na przykład bardzo spodobało, jak już jesteśmy przy tylnym zawieszeniu, schowano na przykład zbiorniczek płynu tam głęboko hamulcowego, że nawet jak jedziecie po jakichś zbrach, jakieś kamyczki, nie kamyczki i tak dalej, dużo mniejsza szansa, że uszkodzicie ten zbiornik. Dla mnie bardzo dobre, bardzo ważne i bardzo duży plus za to, że o tym pomyśleli. Przede wszystkim, że o tym pomyśleli i że to zrobi. Wracając, możecie sterować mapami silnika. Macie te same tryby, które mieliście w Hornecie, plus dochodzi tryb gravel, czyli tam jest sport, jest chyba urban. Co ja będę zgadywał? Wezmę sobie kluczyk. Mam nadzieję, że mikrofonu tylko nie wyłączyłem. Wezmę sobie kluczyk. Ja sobie zaraz sprawdzę, jakie tu tryby są. Jest tryb wasz własny, możecie sobie wszystko ustawić i w tym trybie własnym możecie ustawić tak. Moc silnika, jak ma być oddawana, czy ma być pełna, niepełna i tak dalej, i tak dalej. Hamowanie silnikiem. Pomiędzy maksymalnym a minimalnym hamowaniem silnikiem jest niewielka różnica, przynajmniej w moim odczuciu. Możecie w wielu poziomach też sterować kontrolą trakcji, która jest nadwrażliwa i to w każdym z poziomów, bo wystarczy, że przejedziecie na lekko otwartym gazie przez studzienkę, przez garb czy coś takiego, już kontrolka Wam ryga, już Wam przycina moc, co czuć, że on już wyczuł, że tam coś się niedobrego dzieje, on już Was będzie chciał ratować. Więc moim zdaniem jest troszeczkę nadwrażliwa i no i możecie też zmienić ustawienia ABS-u. W sensie, czy będzie taki bardziej drogowy, czy bardziej offroadowy. Są dwa tryby. I teraz tak. To, co Wam jeszcze wyświetlacz pokazuje, to zaraz Wam opowiem. Natomiast macie tak. Tryb sport to jest tryb, który najczęściej używałem w Hornecie. Najczęściej używałem tutaj. Jeździ nim się po prostu dobrze. Tylko tak jak mówię, no mam wrażenie, że ten motocykl jest trochę spały. Jest tryb standard. Trochę obcina moc, trochę zwiększa kontrolę trakcji. Tryb deszcz. Moc jest najniżej, jak się dało, żebyście bezpiecznie dojechali. Jest tryb gravel, on od razu tam krzyczy na Was, że tego nie ma, tamtego nie ma. ABS offroadowy, no i tryb użytkownika, czyli ten, który możecie sami poustawiać tak, jak Wy lubicie. Natomiast reszta rzeczy, którą wyświetla Wam wyświetlacz, którą pokazuje Wam wyświetlacz, bo na tym wyświetlaczu macie niezwykle dużo informacji i niezwykle dużo informacji możecie ustawić. Spalanie, przebiegi od startu, spalanie od startu, średnie. Masę rzeczy. Mam wrażenie, że nie ma tutaj rzeczy, które nie jesteście w stanie ustawić. Natomiast to, czego mi zabrakło z elektroniki, no bo wyświetlacz jednak będzie elektroniką, ta kontrola trakcji będzie elektroniką, ten ABS, cała reszta, to wszystko jest super. Zaczynam się przyzwyczaić do tego, że to jest w tych motocyklach, więc zaczynam twierdzić, że to jest super, bo na początku strasznie mnie to przerażało, natomiast tu nie jest nachalne poza tą kontrolą trakcji. To nie wiem dlaczego, nie wiem z jakiej racji, nie wiem, co kierowało włodarzami w Hondzie, czy decydentami, czy jakkolwiek ich nazwiecie, że ten motocykl nie dostał, uwaga, werbel, tempomat. Rozumiem brak tempomatu w motocyklach typu Hornet, gdzie coraz częściej nawet w Nakedach, czy to w BMW, czy w Suzuki na przykład takie rzeczy dostaniemy i to dostaniemy już w komplecie. Rozumiem brak tempomatu w motocyklach stricte sportowych. Ale tu, w motocyklu turystycznym, nie dać tempomatu trochę słabo. Naprawdę, wielokrotnie, jadąc tym motocyklem, bardzo brakowało mi tego tempomatu. Lecicie sobie, wjeżdżacie w jakąś wioskę, w jakąś mniejszą miejscowość, nie wiecie, co Was tam czeka. Chcecie sobie jechać powolutku, te 45-50 na godzinę. Ja wtedy uwielbiam odpalić tempomat, skupić się na tym wszystkim, co się dzieje, a nie skupiać się na prędkości, bo nie wiecie, czy tam nie ma nadwrażliwych panów, którzy za 55 km na godzinę będą chcieli Was już kasować. A przy tej mocy no, przekroczenie prędkości o 5 km na godzinę to jest nawet niezauważalne. Więc nie wiem czemu, ale bardzo mi przykro, że nie dano tutaj w tym motocyklu tempomatu. I teraz tak, o aerodynamice Wam powiedziałem, jest naprawdę dobra, jeżeli macie gorsze warunki pogodowe, jeżeli macie taki skwar jak teraz, mam wrażenie, że ten motocykl jest aż za szczelny, macie aż za mało dociera do Was tego powietrza, tego wiatru,
tego, co może Was schłodzić po drodze. Ja jeżdżę w kurtce meszowej głównie i dla mnie, powiem szczerze, wielokrotnie było mi na tym motocyklu po prostu za ciepło. Ja wiem, jak jest ciepło, musi być ciepło, ale też jestem przyzwyczajony do tego, że i lubię to po prostu, kiedy ten wiatr mocniej mnie owiewa, kiedy czuję jego napór. Tutaj praktycznie go nie czuć. Jesteśmy bardzo mocno odizolowani, chociaż ta owiewka nie jest jakaś gigantyczna, to izoluje moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo mocno. Cóż jeszcze? No, że napęd łańcuchem, no, że silnik z Horneta, ale bez charakteru Horneta, to też. I powiem Wam szczerze, że gdyby ten motocykl miał charakter Horneta, albo po prostu ja tego charakteru Horneta nie znalazłem, to jeździłoby mi się nim o wiele lepiej. Natomiast w tym momencie, to co mogę Wam powiedzieć o tym motocyklu, to moim zdaniem ten motocykl jest dobry, jest wygodny, jest w miarę szybki, jest w miarę żwawy, jest w miarę ekonomiczny i robi to wszystko, co powinien robić motocykl, dając też trochę emocji, bo on daje przyjemność z powolnego pokonywania trasy, spokojnego pokonywania trasy. W ten sposób bym to określił. Czyli jedziecie sobie takimi właśnie dróżkami 90, 80, 100, spokojnie, zakręty, z przyjemnością. On pięknie się po tych zakrętach prowadzi, on się pięknie po tych zakrętach składa. Nie ma najmniejszego problemu. Oczywiście nie będzie to nigdy prowadzenie motocykla sportowego, motocykla typu naked, ale nie tego oczekujemy. Tu oczekujemy tego, żeby on się przyjemnie prowadził, a jednocześnie jak wjedziemy w gorszą drogę, żebyśmy nie stracili zębów i tutaj dokładnie to mamy i dokładnie to otrzymujemy. Mam wrażenie, że Transalp jest taki, jakiego się spodziewacie, jakiego można by się było spodziewać po tego typu motocyklu. Trafia idealnie, to jest tylko i moje zdanie, trafia idealnie w segment, którego częścią chce być, czyli średniej wielkości turystycznych adventure'ów, turystycznych enduro, czy jak je tam nazwiecie. Ma wszystko, co mieć powinien, poza tempomatem, ma rzeczy, które możecie powyłączać, możecie się pozbyć, będzie Wam ratował tyłek wtedy, kiedy Wy przegniecie, kiedy Wy przepałujecie. Przy okazji jest wygodny, 200 km na dziaba od stacji do stacji bez problemu. Wygodnie się na nim stoi, nawet jak Wam się pupa zmęczy, możecie wstać, możecie chwilę pojechać na stojąco bez najmniejszego problemu, nawet przy prędkościach rzędu 90 na godzinę. Więc jak dla mnie bomba. O skrzyni zapomniałem, prawda? Zapomniałem o skrzyni. Skrzynia jak to Honda. Klika tam, gdzie macie, tam, gdzie chcecie, tam jest. Jedyne co, w tym motocyklu dosyć często, jak na Hondę, zdarzał mi się problem ze znalezieniem luzu. To nie znaczy, że nigdy nie mogłem go znaleźć, tak jak w tym memie, co ostatnio był z Michaelem Jacksonem, że latacie nogą góra, dół, góra, dół. Nie, to jest 2-3 przekliknięcia i znajdujecie. Natomiast mam wrażenie, że po prostu może już być troszeczkę mocniej zużyta ta skrzynia, bo jest to motocykl demo, który ma prawie 5000 km przebiegu. I podejrzewam, że łatwego życia z dziennikarzami mógł nie mieć, więc jest szansa, że to nie tyle co wada skrzyni, co po prostu zmęczenie po wcześniejszych testujących. Może, nie musi. A, no i nie ma quickshiftera, podejrzewam, że quickshifter jest za dopłatą, bo przy filmie o Hornecie, do którego Was jeszcze raz bardzo zapraszam, któryś z widzów wspominał, że miał okazję testować właśnie Transalpa, tylko że z quickshifterem, więc podejrzewam, że quickshifter jest opcją. Fajnie by było, nie sprawdziłem tego, więc nie linczujcie mnie tutaj. Być może tempomat też jest za dopłatą. Co jeszcze? No nawet macie podnóżek centralny, żeby było łatwiej nasmarować łańcuch. Pojemne kuferki. No kuferki są oczywiście też za dopłatą, są tam w specjalnym pakiecie. Tu z oparciem, ze wszystkim. Fajnie, tak. Mocno turystycznie tym motocyklem po prostu się jedzie przyjemnie i chce się nim jechać. Po prostu chce się nim jechać. Ja cieszyłem się, że nim jadę. Jeździłem nim o wiele dalej i o wiele więcej niż większość testówek w tym sezonie. Po prostu nim chciało się jechać. To jest chyba najlepsza rekomendacja. Nim chcesz jechać. Czas na pytanie od widzów, czyli od Was. Cześć. Mnie interesują prędkości obrotowe silnika na szóstym biegu przy 100... To Sebastian pyta. Przy 120, 140 oraz 160 km na godzinę. Gdybyś mógł to sprawdzić, byłoby fajnie. Drogi Sebastianie, a więc, tak brzydko zacznę teraz zdanie, przy 120 km na godzinę, z tego co pamiętam, mamy 4000 obrotów, przy 140 mamy 5, a gdybym jakimś trafem pojechał do Niemiec, ale nie zdarzyło mi się dojechać do Niemiec, to
Domyślam się, że przy 160 km na godzinę będziesz miał około 6000 obrotów. Tak, dobrze pamiętam, ale spróbuję jeszcze gdzieś z GoPro znaleźć, może będę miał jakieś ujęcie, to Ci pokażę. Ogólnie te wartości, które Ty pytałeś, rosną co 1000 obrotów, czyli 4, 4,5, 5 albo 5, 5,5, 6, ale chyba bliżej 4. Tak, czyli 4 to będzie, 120 to będzie 4, 5, 6. 4, 5, 6, co 1000 rosną. No, ogólnie tak to się ma, nie brzmi wtedy jakoś strasznie źle, nie mam wrażenia, że go nie katujesz, tylko będzie palił po prostu więcej. Cześć, tym razem, o, Sławek on road, od Ciebie jest zawsze dużo pytań, ale tym razem nie. Czy nadaje się dla początkującego lub kogoś, kto wraca po długim czasie na motocykl, a do tego ma 1,75 m wzrostu? Mam 1,75 m wzrostu, mam dość krótkie nogi, mam obniżoną kanapę, jeżeli chodzi o wzrost się nadaje. Jeżeli chodzi o prędkość, silnik i tak dalej, moim zdaniem sobie poradzicie. Tu jest masa elektroniki, która Wam dba o Wasz tyłek, więc myślę, że powracający się nadadzą. Powracający dadzą radę, nowo przybyli, myślę, że też, nie jest to potwór. Czy da się zejść poniżej średnich 4 litrów na 100 km podczas normalnej jazdy bez zamulania 90 km na godzinę? No to normalne jazdy czy bez zamulania? Bo normalna jazda 90 km na godzinę to jest normalna jazda bez zamulania, no to ciężko mi jest dojść do tego, co masz na myśli, natomiast przy mojej normalnej jeździe, czyli przepisowa z małym plusem, mieściłem się w okolicach 4,2 do 4,3 przy spokojnie, bez szarpania gazu. Tak jak zresztą wcześniej mówiłem. Jak bardzo będziesz szarpał gazem, no to tam pod tą piątkę dobijesz, tak? Natomiast dzisiaj na przykład miałem tak, że jechałem sobie poza miastem, szósty bieg, 65-70 na godzinę, nie było gdzie jechać szybciej, nie było gdzie wyprzedzać. Komputer pokazywał mi spalanie średnie na poziomie 3,6 litra. Więc obstawiam, że przy spokojnej przepisowej jeździe tak jesteś w stanie zejść do 4, może nawet poniżej, ale czy to będzie radość? Nie wiem. Zresztą szczypać się naprawdę o pół litra na 100 km, nie wiem, czy by mi się chciało. To tylko tak zaznaczę, natomiast wiem, mogą być takie sytuacje, że nie macie wyjścia, musicie dbać o paliwo, bo jest bardzo daleko wszędzie. Myślę, że spokojnie jesteście w stanie do tych 4 litrów zejść. Ale ja też jeździłem z kuframi, ale bez załadowanych tych kufrów, więc to też będzie inaczej. Czy da się spalić laszka pod klubem? Serio? Nie wiem. Nie zajmuję się paleniem laczka. Wojas. Nie rozumiem tej mody na tak małe owiewki. Później każdy szybę zmienia na wyższą. Wojas, my o tym dyskutowaliśmy w komentarzach. Macie tam pod tym postem z mówiącym o tym, że Transalp jest na testach. Mamy tą dyskusję. Ty nie rozumiesz, czemu te szyby są tak małe. Ja nie rozumiem z kolei, czemu do wszystkich motocykli muszą być pchane szyby wysokie, bo dla mnie to ona już jest wysoka. I to są bardzo indywidualne preferencje. Więc po pierwsze, taka szyba im pasowała w sensie aerodynamicznym, jak oni badali ten motocykl, sprawdzali, czy on się do czegoś nadaje, jak to będzie. Tutaj ma fajnie, że ma przelotkę, więc też mniej ciśnienia zbiera, nie ściąga Ci tak bardzo z tego motocykla. Tu już cała fizyka wchodzi w grę oczywiście. Natomiast to, jak Ty lubisz jeździć, jaką lubisz mieć szybę, jak się porusza, z jakimi prędkościami, będzie definiowało, czy ta szyba jest dla Ciebie za mała, czy za duża. Dla mnie tutaj jest tak duża izolacja od otoczenia, że miałem większą tylko na K1600B, ten bagaż od BMW. Tam była jeszcze większa izolacja, tam rzeczywiście jeszcze jak się podniosło szybę, to było zero wiatru. Dla mnie i tak jest za duża, ja bym ją obciął. Ale to ja. Robią takie, no a druga rzecz, no na akcesoriach zarabiasz, tak? Ktoś będzie chciał nową szybkę, kilka stówek zapłaci, tą może zostawi w serwisie, takie tam pierdółki, nie? No, ogólnie wielkość szyby jest bardzo indywidualną kwestią. Ja szyb nie znoszę, po prostu. Ja wolę jeździć nakedem, nawet jeździć daleko nakedem, czy jeździć motocyklem sportowym. No i dobra, słuchajcie, to są wszystkie pytania od Was i to jest Honda Transalp. Nie przedłużając i na szybko podsumowując. Bardzo wygodny, całkiem sprawny, całkiem żwawy, nie za szybki, trochę pozbawiony charakteru, bez tempomatu, motocykl turystyczny. Ogólnie jest to motocykl, jakiego się spodziewacie w tym segmencie. I to moim zdaniem jest najlepsze
i najkrótsze podsumowanie tego motocykla. Ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o tych wszystkich łapkach, subskrypcjach, followersach i innych takich rzeczach. Zapraszam na inne moje media, macie link w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!